MT4, no na MT4 pewno jest. Jak tam połapane? To co z rana? Witam wszystkich. Ja jak zwykle mam problem z tym stoploszem i zawsze mi się po prostu szybciej zamknie. Jeszcze chyba nie umiem tego do końca ustawić. Szczerze, ja kiedyś sobie policzyłem, to chyba parę lat temu. Ja bym, bo jak ładny zysk miałem, to sobie przestawiałem na break-even. I później sobie przez miesiąc nie przestawiałem. I miałem lepsze efekty, niż bym przestawiał. No właśnie, ja tak zrobiłam, że sobie trochę przestawiłam i później to tak odleciało, że jest, jakby no. Część zysku mi tylko wzięło, a później to tak ładnie w dół poleciało, że ze spokojem by take profit zrobiłam, więc to był ten błąd. No ja zawsze jak ten, no ja to robię tak, że na przykład jak większym lotem, no to połowę biorę zysków, a połowę zabezpieczam, ale nigdy nie robię tak, że całość zabezpieczam. Nigdy tak nie robię. Że ja nie wiem, jak to zrobić, żeby nie podzielić. No, jak ktoś gra lotem 001, no, no jasne, że tego nie zrobi, nie? Okej. No to by ja nie odradzam przesuwać 100 do. Cześć, cześć Karolina. Katarzyna, Karolina. Dobra, nagrywa się? Jakieś pytania? Co dzisiaj robimy? Możemy, ktoś tam miał problem z tym IC Market, żeby tam otworzyć te pytania, no to możemy zaraz ten. No właśnie, o to wczoraj mówiłam, żebyśmy może ten... No to kto zaczyna? Kto chce się zarejestrować, to niech udostępni swój ekran. Ja mam pana, więc nie mogę. I ten, i zaczynamy. Chętnie? No bo ja już jestem zarejestrowany, to nie zrobię tego, nie? A wiesz co, powiedz mi, to wszystko tam jest po angielsku, tam nie ma polskiej. Po angielsku, jak masz problem, to mi i będziesz na przykład rejestrować się, no to ten, no to przyślij mi te pytania po angielsku. Ja ci po polsku powiem, które ten, nie? No bo właśnie wiesz co, no tam... Wytłumaczę to i powiem ci, jaka jest odpowiedź. Tylko musimy się umówić, żeby to robić, wiesz, jak ja będę przed komputerem, nie? Aha, dobra, bo to takie słownictwo gdzieś tam, które po prostu ja nie rozumiem, więc... A to powiedz... Jest taki techniczne, nie? A może teraz ktoś z was by ale mógł ktoś udostępnić? Teraz, no to... Byśmy mieli nagranie od razu. No ja bym to zrobiła, tylko po prostu mnie zablokowali na tydzień, bo nie przeszłam tych pytań. No to ja mogę w razie czego tutaj się... To czas leci? No to ja ci udostępniam. No kurczę. Dobra, i teraz tak, ty mi udostępniłeś, coś się pojawiło, czy nie? Ja nic. Witajcie, dzień dobry. Wiecie, co nie mam obrazu. Udostępnij ekran, o jest, coś się ładuje, no. A, dziękuję. Dziękuję. Cześć wam wszystkim. Cześć. Jakieś important information, mam to pod... A, to ty, Boże, nie to ja. Ja chciałam to potwierdzać, continue. A to przecież u ciebie. No ty, poczekaj, to jest, że o global, to o tym mówiłem, nie? Że o Unii Europejskiej. No to zrób kontynuację. A na Cyprze tam było teraz, no na Cyprze zrobili lukę. Ostatnio mówiłem o Seszelach. No i zrób rejestrację z początku. Start, tak? Trading. Mhm. Start albo client login, nie login. Chyba start, tak. Nie, no bo login... Open account bo tam. A tu automat na dole, o, okej. Okay. Ten open? Tak. Zarejestruj się, no. Ja też angielskiego, no to... Tylko tam będziesz podawała takie wrażliwe dane, więc...
Jak będziesz, no, jak będziesz próbował nie, jakieś, nieudostępne nam wtedy. No, jak jakieś dane będziesz ten, albo teraz no, nieudostępnie. Tutaj już nieudostępnie, bo tutaj będziesz. No, teraz nieudostępnie, dopiero jak dojdziesz do tych pytań, nie? O, ale to będzie lepiej. No to dobra, poczekaj, to na razie popatrzymy. Czyli co, imię, nazwisko tu jest, tak? Podać e-mail. Tak, na razie sobie to uzupełnij i później jak dojdziesz do pytań, to możesz udostępnić. Dobra, tak, dalej będziesz miała też pytanie o pewnie o pasach. A posłuchajcie, tutaj, a powiedzcie mi, dobra, powiedzcie mi, teraz jak będę się tutaj logować, to ja nie muszę wpłacać nic na tą. Nie, nic nie musisz, nic nie musisz. A oni nic mi nie zabiorą też, bo tam pewnie kartę będę musiała podać. Nie, oni nic nie zabierają. Oni ani przy wpłatach, ani wypłatach nie mają nic, nie biorą żadnego procenta. Oni żyją tylko z. Dobra, a jeśli bym się chciała wylogować, że tak powiem, później z tego, to co bym musiała zrobić? To jest potrzebne tylko do rejestracji, do wpłacania i wypłacania pieniędzy. To ci jest w ogóle niepotrzebne, tylko... Dobra, a tak, tak, no okej, okay, ale jeżeli bym na przykład chciała zrezygnować z tej platformy, z tego... No napiszesz tam, napiszesz, że masz support, że zamykasz konto. Aha, dobra. Ten i... Oni ci przyślą na maila dane do serwera i to musisz zapamiętać sobie, najlepiej je zapisać, nie? Mhm. Hej, Sam. Hej. Dobra, czyli, czyli to sobie muszę... Okej, okay, czyli co, zatrzymać mam udostępnianie? Tak, no bo tu twoje dane są, nie? A to się nagrywa, no to bez sensu. Mhm. Dobra. I to też działa z tym MT4? No tak, właśnie oni przyślą dane tobie. Ale do MT4 czy do MT5? Tak, do MT4 to jest... No zależy, co to znaczy, na jakiej platformie. To tutaj będziesz to rejestrować, to tam musisz podać, na jakiej platformie będziesz grała, na MT4 czy MT5. A która jest lepsza? Ja gram na CTraderze i dla mnie jest najlepsza. Ja myślę, że jest dla mnie MT4 lepsza. MT4? Kwestia gustu. To też bym chyba na MT4. Kasia, ty widziałaś moją CTradera. Co to było? CTrader. CTrader? Mhm. Właśnie, ona mi się podobała. No, dlatego ci podpowiadam, że... Mi też się właśnie podobała ta CTrader. A można z powrotem na iPhone'y, nie? Ściągać MT4. Udostępnili znowu. Bo przez tą wojnę było zablokowane, nie? Nie było w ogóle w sklepie. Tak, Łukasz. Ty, aha, bo ty, Agnieszka, ty też na IC Markecie jesteś, nie? Tak, to jest czysto IC Market, tylko tam masz platformy do wybrania. Dobra, dobra. MT4, MT5 lub CTradera. No ja wybrałam CTradera i jak... Dla mnie jest rewelka. No to może ja też bym to wzięła, bo to tak... Dobra. Teraz mam tak, more about yourself, więc to jest account typ, to będzie indywidual. Mogę wam na chwilę znowu pokazać, bo tu mam tak urodziny, adres do wpisania. To teraz, że tak powiem, udostępnię, żeby każdy widział też, jak wygląda ta druga strona może. Dobra, widzicie? Indywidualny, no. No, to tutaj mam, indywidualne mam wejść, tak? Tak, tak, tak. Urodziny i później mam wpisać adres domowy. Adres? Mhm. Domowy, no, a ten TIN to co to jest? O, na identyfikacji podatkowej. No, tak. To jest... Ja już się podali. Ekstra dowiadywałam, a właśnie specjalnie pisałam do supportu. I jest to numer identyfikacji podatkowej. No i to musiałaś pisać? Bo kiedyś tego nie było. Tak, jak ja przechodziłam, to nie przepuściło mnie dalej, więc tutaj no. Trzeba wpisać koniecznie. Kiedyś tego nie było, dlatego ja nie wiedziałam, co to jest. No ja też dawno się nie rejestrowałem, 8 lat temu i tego nie było. No. No, czyli trzeba po prostu tutaj NIP swój wpisać. Widocznie tak. NIP, PESEL. Dobra. No to dobra, to teraz już zatrzymuję i wpisuję. Ja
Ja właśnie też nie wiedziałam. Pisałam do supportu. Support mi odpowiedział, jak właśnie Stefania robiła tą rejestrację. Po prostu nie wiedziałam. Kiedyś nie było takiej rzeczy do podawania. No to się czasy zmieniają, to też się zmieniło. Ale wiecie co, wszędzie już teraz wołają ten numer identyfikacji podatkowej. Wszędzie. Nawet mi z Rewoluta zaczynają wołać. I też mi próbują, ścigają na Rewolucie, ale nie podałem. Ja jeszcze im nie wysłałam. Stwierdziłam, że mam do czerwca czas, no to... Jak się będą bardzo upierać, to jest jeszcze ZIN, są inne jeszcze, gdzie nie wołają. NIP muszę sobie przypomnieć. Ja to też mógłby być pasem. Słuchajcie, taka moja rada, jeśli wpisujecie e-mail czy hasło właśnie jak do logowania się do ISMAR, do gdziekolwiek w ogóle, to zapisujcie sobie te hasła i na jakim e-mailu się rejestrowaliście. No to jest podstawa, nie? No. Ja mam specjalny zeszyt do wszystkiego. Dokładnie. Pokażesz? No jest. Dobra. I tutaj tą platformę chcesz. No i teraz mamy to wybierz platformę, czyli to co, tak? Agnieszka mówi, że to ten CTrader. No ja jestem na CTraderze. A ktoś tam jeszcze coś korzysta, co kto, ktoś inny jakby się mógł podzielić, z czego warto korzystać, z jakiej tutaj? Ja mówię, 8 lat jestem na Ice Market i, aha, tu z tego, ja z MT4, no to ja. MT4. No spróbuj, to sobie później może zmienić. Przecież. Mogę to zmienić? Tak, tak. Ha, no to dobra, bo ja bym sobie, no właśnie, żeby sobie zobaczyć jedną i drugą na przykład. I dokładnie, no jedno konto sobie może zrobić na MT4, drugie na MT5, a trzecie na CTrader, bo możesz mieć jedno główne konto na tym i trzy chyba subkonta. Aha. Dobra, to ja zrobię tak, najpierw zrobię w takim razie na MetaTrader 4, bo to tak mniej więcej kojarzę już. I mówisz, że później w ustawieniach sobie można coś zmienić jeszcze, tak? Tak, no. Dobra. Dobra, teraz RAF Sprat. RAF, no. Dobra. Tutaj w Select Account Based Currency. USD. Ja mam USD, no z czym chcesz się rozliczać, tak? Dobra, no bo tu nie ma polskich. Dobra. Next. No i tu się zaczną pytania. A na razie jeszcze przez ten udostępność, bo to będziemy mieli pytanie, w zasadzie, gdzie weryfikowali. No i teraz tak, co mamy? Aha, pomocnicze pytanie, tak? Tak, do weryfikacji, tak. No, żeby później odpowiedzieć. A to muszę po angielsku odpowiedzieć? Imię psa? Nie. Nie, tylko żebyś sobie spisała pytanie. Panieńskie no, mamy. No, żeś, no panieńskie dobra. Mamy, to zapewne nie musi pamiętać. Nie musi zapisywać. No, bardziej zapisać jakie pytanie, nie? Bo później człowiek się zastanawia, co tu. Nie, oni się spytają, no dokładnie. Aha. No, oni później zadadzą. First pet name. Tylko udostępniasz cały czas. Wiem, zaraz to wyłączę, tylko pokazuję dla tych, co chcą widzieć na przykład jeszcze. Dobra, bo tutaj sobie pojawia aktor język. Dobra. Okej, no to ja sobie tutaj zoom.
I później zaakceptować trzeba, nie? To, co tam na dole, pajeczkę. Dobra, już udostępniam. Następny. Ktoś jeszcze to robi? Korzysta z tego, czy to tylko ja? Tylko ty. Aha. A nie nagranie, ktoś będzie chciał. Później sobie będzie patrzył. Dobra, no to mamy. Tutaj są też jeszcze twoje informacje. Aha. Prywatne. A tu masz profesjonalna jesteś, nie? Tak? Dobrze, tu już takie masz. Tak, na jakieś zatrudnienie, wykształcenie tutaj będzie, stanowisko. No, no to musisz, no ile, no to lepiej. Branża i tak dalej. Ale to muszę, czy nie teraz, czy mogę sobie to uzupełnić? To znaczy nie przepuścicie dalej, jak nie uzupełniasz, do tych pytań cię nie przepuścicie. Aha. Możesz powymyślać, tylko napisz, że jesteś profesjonalna, nie? Że nie, że... Dobra, ale gdzie to jest, gdzie mam to profesjonalne zrobić? To chyba w kolejnym będzie, to pierwsze pytanie. Tutaj są twoje jeszcze takie informacje prywatne. Co tu mamy? Branża, w jakiej pracujesz. Aha, tu jest moja branża. A tu co tu muszę wpisać? Jakieś miejsce dziwne tu jest, nie wiem. Ja to chyba wpisałam nazwę stanowiska pracy. Napisz menadżer i to. Ja jestem artysta. No, nie mam taki, kiedyś miałem takiego menadżera, artystę. Tak, jestem menadżerem własnego życia. Dobra, to ja to uzem. Dobra, status. A to przetłumaczcie mi tego, bo ja nie... Employed, co to jest self-employed? Zatrudniony. Zatrudniony. Self, pół... Samozatrudniony. Etat, pół etat, tak? Retired to jest? Ręczysta? Na emerytura. Emerytura. Nie, student i employed to jest niepracujący? Tak. No kurde. A zawód wolny, to co to jest? Gdzie ja go mam pisać, wolny zawód? Artysta, malarz. Self-employed. Jeszcze raz? Self-employed. No. Freelancer. No, tylko no, a właśnie ten status, to nie mam tutaj nic takiego, żeby to zaznaczyć, no bo co, ani student, ani no nie mam żadnego zatrudnienia. No bo wymyślaj, bo oni tak tego nie sprawdzą. Dokładnie. Dobra. I teraz... Oni tam pytają później o prywat, mi się wydaje, o pracodawcę, ale nie jestem pewna, czy to ma no, czymś kurczę, innym. To gdzieś to uzupełniałam i mi się wydaje, że gdzieś musiałaś pisać pracodawcę. Pracodawcy się pytali? Chyba nie. Tam się nie pytali nigdy. No ale jak nie ma właśnie takiego, który ja jestem, no to coś muszę zaznaczyć, nie? Możesz housewife napisz. Pani domu. No ale wiesz co, właśnie nie, bo ja mam taki wolny zawód jakby, nie, więc... ale no nie mam. Freelancer. No dobrze, tylko mi chodzi, dobra. Tutaj zaraz... Pisz emerytka i koniec. Nie, żadna emerytka. Ja tam pisałam, a co? Nie. Albo górnik pisz. No, architektura, marketing. Łukasz nie. Ice Market ma po angielsku czat, ale jest translator i bardzo fajnie można z nimi się dogadać. Bardzo szybko. Ja z niego też korzystam. Fotograf jakiś jest może? Nawet nie ma fotografa, żeby zaznaczyć. Kurde, no. Agnieszka, złapałaś, wytrzymałaś do końca tych profit? To znaczy się... Bo tak stanęło przed... Tak, przed tymi wiadomościami tak, wiesz, tego później zaczynało wybijać. Ja mówię, a pierdykam, zamykam. Ale na wiadomościach jeszcze wlazłam i jeszcze raz zarobiłam.
Ale nie mówię, że przed tym tych profilem tak stanęło i tak stało pół godziny. Ja mówię, kurde. A ja zamknęłam tą jedną pozycję i dosłownie na wiadomościach, wiesz, jak tego weszłam, patrzę, zrobiło to wybicie, no nie, do góry, patrzę, że będą szli. No do góry stop losy na dół, no to normalne, zawsze. Będą szli do dołu, to wzięłam ale, waszą pozycję, ale ten, no, pociągnęłam tą strzałkę jedną i... Długo się bawili, nie? No strasznie, strasznie, już tak mnie wkurzało. Wiedzieli, czy góra, czy dół. Ale weszłam sobie lotem 01, także weszłam. Nieźle. No, a dzisiaj tam skromnie też. A ja bym nie zamknął tego, to bym liczyłem, bym miał 6 stóp, ale okej. Okay, to... Wiesz co, pasemny 2 razy pracy. Nie, ja w ogóle. Więc lepiej było zamknąć, bo oni naprawdę nie wiadomo było, co... Tak, dlatego ja zamknąłem, bo ja miałem rozprawę w sądzie i no mówię, kurde, nie będę miał dostępu, akurat jak jest do wiadomości. Mm. Wolałem zamknąć i... Co tak, masz, to masz, dlatego ja też nie byłam pewna. Ale mówię, że poszło w moją stronę, nie? Że wczoraj, co rano mówię, że ten scenariusz, że oni tak do góry poszli, ale pójdą na dół. A oni idealnie odbili się od 50, wiesz, no dosłownie knotem dotknęli 50 i poszli do góry. Ja jak mam FIBO rozłożone, no nie, bo mam na dziennym rozłożone FIBO, no to idealnie, jak wczoraj się kotłowali na 32, no nie, 38 i dopiero tam przebijali, odbijali, wiesz, cały czas na poziomie 38 szli, no nie, no w końcu wybili prawie do 100, doszli prawie, bo nie doszli do 100, wybili ponad 78, ja na tym 78, jak zaczęli schodzić, dołożyłam sobie pozycję, i zeszło to do dołu, no nie? I później tak zaczęli się kotłować, nie wiadomo co będzie. Ja mówię, ach, zamknę to wszystko, zamknęłam. No i później weszłam jeszcze z nimi raz o 14:30, jak było to. No i mamy teraz następne pytania. No tutaj pierwsze chyba, ile chcesz zainwestować, tak? Nie. Nie zarabiasz, ile zarabiasz? Kasia. No, słucham. Prawy przycisk myszy naciśnij. Aha, no, czekaj. Nie tu, na tutaj, no może być tu, prawy przycisk myszy. A ty nie masz, żeby tłumaczyło ci na... Nie, ty zrobiłaś lewy. Ja mam, wiesz co, ja jestem na laptopie i ja nie mam tylko tego. To a, ty na myszce, na tej, na klawiaturze. Okej, okay, dobra. Nie mam laptopu. No i ktoś tłumaczy na to. Pierwszy to jest twój roczny przychód. Roczny przychód, no to ile milion wpisz? No, co? No bo i tak to nie sprawdzą. To jest... Tak oni sprawdzają, to jest ta najniższa poziomy. Albo od 100 do 250 zrób środek i no później tutaj. Source of wave. Aha, czy to jest inwestycja, tak? Zaraz będziemy. Czy spekulacja? Źródło bogactwa. Aha, inheritance, saving and investment over. No, pojęcie co tam. I teraz musisz napisać? Źródło bogactwa. Tak? I nie, nikt mnie nie będzie później ścigał i... Nie. To co ja tu mam wpisać? Nie no, zaznacz coś innego, bo to jest... O, co to jest? Ad investment inheritance, co to znaczy? Na dziedziczenie. Aha, a to employed? Zatrudnienie. Zatrudnienie, no. No kurde, dobra, nie wiem, co tu mam zaznaczyć. No to weź savings zaznacz. No, obojętnie co, tylko już nie to ostatnio, bo coś tu trzeba wpisać.
Okej, okay, dobra. Teraz. Primary residence. Ile chcesz przeznaczyć? Co? Nie. Nie. No, przetłumacz. Że za do końca nie wiem, o co chodzi. Wielkość majątku z wyłączeniem głównego miejsca zamieszkania. Takie pytania teraz są? O? Ja ci nie było czegoś takiego. Ale po co to? Właśnie. Tu mamy wielkość majątku. Tutaj mamy. Pisz, że masz pić banik. Nie, ja nic nie mam. W jakim celu otwierasz konto w IC Markets? A to już się zaczyna. Hedging, inwestycja. Spekulacja. No nie. Spekulacja zaznaczona. No tak, to na pewno ją puszczą. A co my robimy? My spekulujemy przecież. Środki, które mają zostać zdeponowane w ciągu najbliższych 12 miesięcy. No to pięknie. No w tym napisz, że spekulacja. Ja tak zaznaczyłem, to pamiętam to pytanie. Weź przestań. Jaki jest twój oczekiwany miesięczny wolumen transakcji pod względem lotów handlowych? Ale to jaki jest twój... Jeszcze raz, jaki jest co? Jaki jest twój oczekiwany miesięczny wolumen transakcji pod względem lotów handlowych? Napisz trzech od 5 do lotów. Jest takie coś? Od 0 do 5. To możesz to. Albo zrób 5-10, czy to obojętnie. Czy co, ja nie wiem, czy ja tutaj chcę wchodzić. 5-10, nie, to musisz zaznaczyć, bo tak nie wpuścicie. Dobra, a mogę to później się wycofać? Kiedy bym mogła się wycofać na przykład? No chociaż do pytań najwyżej nie utworzy się tego konta no. Po prostu. Dobra. Co tu zaznaczę? Co tu mam zaznaczyć? Tutaj spekulacja, bo no inwestycja nie na giełdzie, jak na giełdzie może inwestować? No to nie. Dobra. No, hedging też nie. Tutaj masz proszę fundusz. Jaki chcesz przeznaczyć przez rok, no to napisz 10-50 tysięcy, albo mniej niż 10 zrzucam. No, tutaj do 5 lotów. 0,5, tak? Mhm. No i co, ja wtedy jakbym chciała więcej, to wtedy mi nie puszczą? Nie, 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 nie to jest tylko początkowa. No tak, orientacyjnie, no. No zobaczyć. Nie, Tomasz ma 1 do 500, ja też mam 1 do 500. Co 1 do 500? Jest ma, okej. Dobra, róbmy to, bo za 10 minut co to jest. A ty weszłaś na czat, a po co ty chcesz z nimi nie, rozmawiać? Next, no. Musiało mi się coś kliknąć, nie tak. Teraz są pytania. Mhm. Tak, i tu są już tam. A nie, jeszcze. Nie, nie. Jeszcze nie są to docelowe. Jeszcze nie? Financial information, no to tu jest. W sensie, czy masz swoje źródło dochodu w tym kraju, w którym mieszkasz? Tak, tutaj czy jesteś rezydentem? To nie jesteś, albo czy nie. Jesteś rezydentem albo... US, albo... Nie. Czy jesteś jakąś osobą polityczną? Nie, 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 nie. Tutaj tak. Tutaj jest, tak? Tak, jest. No ale następne. Co to jest? Zobaczymy zaraz. Jako firma podlegająca regulacjom jesteśmy zobowiązani ocenić, czy transakcje pytania. Są dla ciebie. Tak, tak. I tutaj będą te pytania, czy po prostu ci otworzą konto, czy nie. Jak nie przejdziesz, to ci nie otworzą i masz bana na tydzień, tak jak ja na przykład mam w tym momencie. No to dalej, bo mamy. No next. Bo my nie jesteśmy. Zaznacz, że jakieś masz, bo ja byłam za szczera, zrobiłam, że nie mam doświadczenia. Masz doświadczenie. Nie, nie może być tu szczerym.
bo ci nie przepuszczą. No, nie no to ja coś tam już robiłam sobie na tym tradingu, więc... To masz doświadczenie, no. No, mam, tylko że co tu mamy? Jest from irrelevant role in a financial institution, co to jest? Że masz kwalifikacje? Że jakoś, że w jakiejś finansowej instytucji pełnisz jakąś kwalifikacje rolę. Weź drugie, bo tam masz edukację i kwalifikację. Okej, okay, no, następne. No. Ile lat masz? Musimy przetłumaczyć to, bo teraz są bardzo ważne. Jak duże doświadczenia masz w tradingu? A jak duże? No to najpierw... Jeden. Nie, to nie. No to. Okej, okay, później. Zawarowane produkty, na przykład futuresy, opcje. Napisz to samo, jeden, trzy. Następne masz akcje, obligacje albo inne produkty. To samo. To samo. To samo. To samo? Mhm. Dobra. Forex, CFDs, futures, option, spread, betting. Jak wiele razy to trajdowałeś na poniższych produktach przez ostatnie 12 miesięcy? Na Forexie, później CFD. A to jest Forex i Lewar, tak? Nie, to jest. Nie, ile razy trajdowałeś? Jak, aha, więcej niż 100, więcej niż 100, dobra, no. Więcej niż 100. No, over 100. Over, tutaj 21-100 na przykład, futures zrób 1-20, a tu zrób over znowu. No okej, okay, no. O matko, instrument. Ile tam tego jeszcze jest, bo to ktoś tam... Wiesz już... co, ja wyznaczyłam, że nie mam doświadczenia, więc ja miałam inne pytania po prostu. No. Aha. No to przetłumacz mi, to ja ci zaraz powiem. Czy tam kiedy... trajdowałeś tymi instrumentami? Ale to nie zawsze ma inwestycji. Zrób to jeszcze, bo nie widzę. W jaki sposób głównie handlowałeś tymi instrumentami? W jaki sposób? Okej, okay. Jakie są sposoby? On my own, without advice. Zaraz na wszędzie drugie. Next. O matko, co tu znowu? Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisują zmienność? No, pole pytanie, odpowiedź raczej. Kiedy cena fluktuuje w bardzo szerokim zakresie, w krótkim okresie czasu. Drugie, kiedy cena fluktuuje w bardzo wąskim zakresie przez długi okres czasu. I powyższe. I wszystkie powyższe, bo no, na końcu ja sobie... I termin używany do opisu spadku cen. No to wszystkie powyższe, nie? Ostatnie, none of the above. Ja chyba też to znam. Non? Ostatnie. To jest żadne z powyższych. Non to jest żadne z powyższych. No. Non to żadne. O 461, 20 kontraktów. Różnica jest 1. 20. To też dobrze zaznaczyłam. Tak. A to jest pytanie takie pomocnicze. Tak. Tak, to nie jest pomocnicze, tylko znaczy, no, to rozwiązanie. No, rozwiązać musisz, ile zarobisz na tej transakcji. Wiecie co, patrzcie się, rzeczka, nie wiem, czy to jest. Next, no, następne. No, which of the following process
Które z poniższych procesów jest ważne w minimalizowaniu ryzyka, kiedy na Forexie tradujesz? No tu wszystkie powyższe pewnie. No wszystkie, tu jest OLOTE, bo wszystko. A powiedzcie mi, czy na inną, bo tu jak żeśmy wchodzili, się rejestrowali na tamtą, na TradingView nie ma takich pytań. Nie na TradingView, tylko mi chodzi o tego Quo Markets czy coś takiego. Nie, zupełnie nie było w ogóle pytań takich. No właśnie. No, w ogóle chyba nie było. Bo to jest ICE Markets bardzo drugie miejsce na świecie, więc nie może pozwolić, żeby tam byle kto wchodzi, nie? No więc tutaj ci nie otworzą konta, jak nie masz po prostu jakiejkolwiek wiedzy. No, tam to rozwiązałaś, Tak. Aha, okej, dobra, to następne. Nie puściłoby mnie, gdybym nie rozwiązał. No. Jak mi ktoś tłumaczy to? Gdy masz konto detaliczne na ICE Markets. A, kiedy zamyka, tak? Kiedy zamyka, dobrze? Co mogłoby być teraz, zamyka, tak? Poniżej 50%. Poniżej 50%. I co się wtedy stanie, że twoje konto zostanie zamrożone? Poniżej 50%, tak. No ale to, no... Koncie z handlowym spadł poniżej 50%. To ci zamknie pozycję. Zamknie zamykać najwyższą stratną pozycję. A czyli to jest które? Jak... Nie, pierwsze to jest twoje konto zostanie zamrożone, wszystkie trady będą automatycznie zamknięte, nie, albo platforma... Platforma zacznie zamykać. Jakiś close tak. Out kontrakt. Tak, dokładnie, że, no, żeby było powyżej. No, bo ja też to właśnie ze Stefanią zaznaczałeś. No. What are the risks of trading? Jakie są ryzyka tradowania produktami zawarowanymi? No. Ty możesz stracić swój depozyt. Tak. Jaki wstępnie włożyłeś w otwarte transakcje. OLO chyba się też jest wszystko, ale... Wszystkie, powyższe. No, udało się otworzyć ci konto, gratulacje. A nie zapisywałaś te pytania? Nagranie jest. Nagranie jest, więc super. Kontynuacja, no. No i tutaj to, I teraz co musisz było, teraz market, przysłać dokumenty, nie? QIC proces, że jakbyś podała dokumenty i tak dalej, to ci tworzą dokumenty. A to jest government photo? Zdjęcie dowodu osobistego tutaj albo...